Witajcie. Dziś pozdrawiamy Was z Kościoła Świętego Marcina w Krakowie. Hasła na dzień 10 czerwca wyjęte są z pierwszej Księgi Królewskiej z Ewangelii Marka. Mąka w garnku nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Jezus wziął 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom, aby kładli przed nimi. I owe 2 ryby rozdzielił między wszystkich. I jedli wszyscy i nasycili się. Cud nakarmienia 5000 jest jedną z moich ulubionych historii biblijnych, omawianych na lekcjach religii. W całej narracji i odkrywaniu tej historii są 2 kluczowe momenty. Pierwszy, kiedy apostołowie po słowach Jezusa rozdają błogosławione chleby i ryby. Wtedy wspólnie z uczniami dzielimy się macą. Oraz 2 moment, kiedy uczniowie zbierają okruchy. Wówczas rozstawiamy 12 małych koszyków przy postaciach apostołów i zbieramy do nich to, co gdzieś upadło z tego, co zjedliśmy. Przeżycia dzieci i doświadczenie tej historii cudu Jezusa jest niesamowite. Tak jak niezwykła musiała być sceneria modlącego się nad chlebem i rybami Jezusa i niekończący się posiłek każdego, który przyszedł, by słuchać słów Mistrza. Cud. 5000 ryb i 5 bochenków chleba. Historia nakarmienia tłumów słuchaczy jest zapowiedzią kolejnych wydarzeń. Po zmartwychwstaniu w relacji ewangelistów czytamy, iż uczniowie poznali Jezusa właśnie po łamaniu, dzieleniu chleba. Ten znak miał szczególne znaczenie w 2 nowotestamentowych historiach. Jezus o sobie mówi, ego eimi, ja jestem chlebem żywota. Jezus przełamuje chleb i daje swoim uczniom, mówiąc, bierzcie, jedzcie. Podaje kielich ze słowami, bierzcie, pijcie. Na pustkowiu, gdzie znaleźli się uczniowie z Jezusem i resztą 1000 ludzi słuchających nauki Jezusa, nie było miejsca, żeby kupić jedzenie. Uczniowie chcą, aby Jezus rozesłał ludzi do okolicznych miast. Nauczyciel powiada, ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. Jezus zaprasza i ciebie. Mówi, przyjdź, nawet na pustkowiu swojego życia. Posil się, bo daję ci samego siebie. Już nie będziesz głodna, już nie będziesz pragnął. Tak jak w starotestamentowej historii o wdowie z Sarepty, której już nigdy nie zabrakło oliwy i mąki. Tak nigdy nie zabraknie dla ciebie miejsca przy Jezusowym stole. On mówi, przyjdź, bierz, a nigdy nie odczujesz głodu. Nawet kiedy drzwi kościoła są zamknięte w czasie epidemii. Nawet jeżeli nie możesz wziąć udziału w społeczności Wieczerzy Pańskiej. To mamy społeczność słowa i obietnicę tego, który jest chlebem żywota, że jest zawsze z nami i ze swoim błogosławieństwem nawet na pustyni. To nie jest zwykły posiłek, lecz pokarm nieśmiertelności, Bożej łaski i miłości. Bóg karmi cię swoim słowem i sakramentem. Na dziś jeszcze słowa, oczy wszystkich w Tobie, Panie, nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm czasu swego. Otwierasz rękę swą i nasycasz wszystko, co żyje według Twego upodobania. Amen. Zostańcie z Bogiem.